Cześć, witam Was w Rami. I Jelfix. Retrogralnia. Dzisiaj chcieliśmy zagrać w grę, którą chyba jest jednym z moich ulubionych na Commodorku. Michał chyba też nią grał. Grałem ją. Też nie wiem, czy była tak lubiana. Mówimy o... Buggy Boy. Buggy Boy. Gra, w której jedziemy sobie takim łodzikiem, bugim. Takim ni to plażowym, ni to terenowym. Takim plażowym samochodzikiem, chyba że wydmowem. Co ciekawe, jedziemy po asfalcie. Nie tylko. Tam jest chyba coś takiego, że znika prawie przed drugim. Ale nie uprzedzajmy. Tak, zaraz to pokażemy. Oprócz tego, jak dobrze pójdzie, może pokażemy jeszcze wersję na inny jeden ze sprzętów. Tak, żeby to było mocno urozmaicone, to pewnie 16-bitowy, ponieważ ta gra wyszła na niemal wszystko. Dwa słowa o historii. Gra pochodzi zdaje się z 85 albo 87 z późnego, wersja? Nie, wersja, mówię oryginalna. Oryginalna była wersja, na automaty? Oryginalna była arkadowa, tak. Była nawet z tego co wyczytałem, nie wiedziałem tego nigdy, wersja z trzema ekranami, całą kabiną, czy coś takim. Więc symulator. To wypasiony automat. Tam jest wersja na Commodorka, jak już Michał zauważył, 87 rok. To co? Ja zagram jedną planszę, a później... No, mamy wybór czterech, pięciu, tak liczę szybciutko. Torów jest różnica, jak widać, jest jeden po prostu tor, gdzie krążeniami i pozostałe, co jest dosyć ciekawe i myślę, że nietypowe, są trasą, która się zmienia. To ja pojadę standard, a Michał wybierze sobie coś z tych. Chyba plus minus to idzie z jakimś poziomem trudności, ale nigdy dokładnie nie analizowałem. Okej, okay, nasz łazik. Klasyczne sterowanie do przodu, jak na gry joystickowe. A wygląda lotosowy. A, i zbieramy punkty. O, wielki zapach. Ale głoda! Głoda. Pod kontrolą, czy...? Nie, skok jest właśnie... Skoki zdobywają chyba dodatkowe punkty, co dopiero też niedawno się dowiedziałem. A... To nie było z kolei i pod kontrolą. To był kamień i skoki też powodują niestety utratę kontroli, więc są ryzykowne. Mhm. I czas. Czas się dolicza dopiero na... To jest generalnie klasyczne wyścigi na czas. Czas się kończy, to koniec. Mur! Tak, mur nie jeszcze. Łoda! Pro! Już jakieś tyki w powietrzu, jak tak. W Mario Kartcie. Chyba nie można. Czas dopiero nalicza po przejechaniu checkpointu. Utrudnienia. Nie, urozmaicone. Szczerze mówiąc, Lotus pełną gębą, tylko trochę wolniejszy. Mario jest kompletnie bardziej rozbudowany niż Lotus. Tak. Dla punktów zbierasz te chorągiewki. Razem z zbieraniem chorągiewek wypełnia się u góry pasek i jak się wypełni, to gra fajna muzyczka. Do dzisiaj nie wiem dokładnie, jakie są zasady, czy to jest ilość chorągiewek, czy punktów, ale jakoś nigdy ciekawe, co ciekawe, nie grałem nigdy tą grę na punkty, nie pasowałem w wyniku, ale odruchowo zbieram zawsze chorągiewki. Nie pytajcie dlaczego. Swoją drogą to od razu powiedziałem, że są chłodne, a ja dopóki nie zagrałem wersję na wyższy komputer, byłem przekonany, że są to kałuże. To są kałuże gazowe? Nie, to nie są kałuże, to masz rację, to są chłody. Ale dopiero z kłody rozpoznałem, grając na Amidze, zdaje się. No i teraz już jest nudno. Jedziemy, póki się nie skończy czas. O, jesteś w jednym kole. Dasz w jednym kole. Ty pamiętasz się, tak? Tak. To jeszcze może demonstracyjnie uderzę w mur. Bo jakąś... Oj, piłka była. Przepraszam. Nie wiem, skąd ta piłka jest i po co. Chyba daje tylko punkty. Mhm. Ale jest... Co za bieg już? Niski, wysoki, coś jak wróg. Czasami pojawia się samochód. O, wróg! I zaraz później, bierz go! I wpadł do wody. I zaraz później ginie. Albo do wody, albo o mur. A. Nie wiem. Co autor miał na myśli tutaj? Wiecie, perfidnie. No, nie napisali nigdy algorytmu ścigania się podobnie z tym wrogiem. Że wróg nie myśli, więc... Ale po co go w ogóle wrzucać wtedy? Bo wolno, bo można. Mamy sprite'a, mamy. Więc można... No. Można go wrzucić. Dobra. Jak widzicie, to jest dość proste. Tutaj się udało mi się ukończyć ten tą część, więc nie będę... Zaraz zrobię jakąś akrobację, spróbuję. A można wykonać akrobację się... No. Chyba nie do końca. Nie ma tu akrobacji. A może tak zginąć? Też nie można, tylko przez koniec czasu się w mur wjechać. Widzicie, wysokość skoku zależy od prędkości. No, nie ma tu jakichś cudów. Naprawdę gra się bardzo przyjemnie, jest gra dynamiczna, wszystko co chwilę są przeszkody. Czas, fajna jeszcze rzecz, nie wiem, czy to było widać. Nie było w sumie, tego momentu nie doszedłem. Co to Michał kominamy? Próbuję wpisać twoje imię, ale niestety używam systemu arkanowego, w którym się wybiera to joyem. Nie bawmy się w to. Ponieważ nikt nie... Nie skojarzył, że na komputerku jest klawiatura. Czekaj, przesuniemy trochę Amigę. Wygodniej.
jest element, fajna rzecz, która nam chyba nie jest, oj nie ten. A, nie ten skurs. Ale kiedy kończy się czas, dojeżdżają checkpointy, to nie jest tak, że od razu się kończy i znika, tylko jakby kończy się energia i samochód, za chwilkę, samochód siłą rozpędu dojeżdża, więc czasem jest tak, że na zerowym czasie już siłą rozpędu pchając samochód swoimi nogami, próbując pchać. Metodą Freda Flintstona chyba. Dojeżdżasz, tak. Escape, czy ten strzałka. A, okej, dobra. To będzie sobie coś trudnego. Ale nie przesadnie trudnego. No to już jest pewnym wyzwaniem, żeby dojechać, żeby przejechać cały tor. Śnieg, jesteśmy w biomie polarnym. Różnią się wizualnie. Dobra. Gaz jest do przodu, jak pan Bóg przykazał. Poprawnie na fajerze biegi. Na fajerze zmieniamy biegi. Czyli takie joystickowe, typowe. I totalnie nietypowe jak na konsolę, gdyby to było konsole. Mhm. Oj, niech to! Zmylili mnie! Którą drogą pojechać, wyzwanie? Zmylili mnie. Bieg, to obniż. A, bo cały czas byłem na dwójce. No. Tak, biegi się nie resetują po wypadku. I dodatkowa trudność. Myślę, że gra jest naprawdę dynamiczna i wyzywająca. Nie ma nic do split screena. Wyzywająca. No faktycznie, no, graczy by się naprawdę fajnie grało. Tak, typowy single. Może komodorek to nie uciągnął, chociaż były split screeny chyba na komodorkach. A niezbyt często. Teraz jak mówisz, to próbuję sobie przypomnieć. No właśnie też, wydaje mi się, że oczywiście nie mogę, ale nie. To prosimy w komentarzach, czy split screen. A właśnie, proszę podać jakie split screen, to się pościgamy. To sprawdzimy. Im bardziej rozbudowane, tym lepiej. Aj! Płot! O, masz pełen zestaw czasu zgarnięty, ekstra. Jedyny problem, że musisz sobie go dostać, musisz dojechać do końca. Aha, ten czas będzie widoczny po... Ale granie jest zbyt hojne, bo każda ramka to 2 sekundy. Aj! W ostatniej chwili. Nie, mam odruch skręcania, tu w zasadzie wystarczy pchać do przodu i... O! Tana. No to powiem ci, że poziom trudności rośnie dość gwałtownie. No to pokaż może jeszcze inny tor. W tej grze, dobra, załaduję coś. Dolny styk coś szokuje, ale na szczęście nie. Dół nie jest zbyt potrzebny. No potrzebny, tak. O. Jak widzicie, każda trasa ma własny styl graficzny. Już nie pamiętam, czy się zmienia poprzez chęć checkpointów. Chyba nie. A może się pora dnia zmienić? To... O, znowu czyli. A tym razem jedzie. I znika. I nie bez śladu. Gdzie jestem? A, jestem... Poczynię za długo na bieg. Przeparł mnie do ściany! Mam jest na przyczepność? Czy zauważyłeś jakieś trawi? Chyba nie. Na trawie i na drodze? Oj, nie sądzę. Nie ma też algorytmów zmieniających takie rzeczy. Redukcja. Czyli co, ten czas będzie mi potrzebny dopiero w przyszłym biegu? Tak, może zjedź na bok, możesz o tutaj... O, metodą NASCAR. Tak, takie efekty, ale 3D nawet są. Dawaj, skończyłaś jedną bramkę. Na bok przeciwnik. I wyparował. Teleportował się. Wyparował, pewnie zamierzał się rozbić o ten tunel, ale... Mu nie wyszło. No, dobrze, nawet tego nie dobrze zrobić. Ja... Nic się nie zmieniło poza tym, a teraz... Prawdziwe 3D na komodorku. Może nie zmienicie! Nie do końca prawdziwe, ale wygląda jak 3D. Fajne jest dla mnie to, że osiągają też... Trawa! Efekt scrollingu, tak, trawa zabójcza. Nie przez pasy przez cały ekran jak często, tylko przez pasy na... pasek, na pasek drogi, więc to dużo fajnie wygląda moim zdaniem bardziej naturalnie. No tak, nie bolą oczu od tego jak w niektórych Lotusach czy niech Jaguara. Dźwięk nie jest w ogóle odkrywczy, ale... Dźwięki bramy jest się bardzo podobają. Ach! Nie wiem! Kto to ustawił? Złapiesz trochę bramek, to będzie fajna muzyczka. Po złapaniu. Bardzo. Drzewo schowane za cholim. Widzieliście to? No można powiedzieć, że jest to polska droga, taka nawet gorzej niż polska droga w tej chwili. Trzeba być stwierdził na polskich dróg, że już tak źle zazwyczaj nie jest. No, zielsko już nie rośnie. Kamieńki też się nie znajdują. Ej, no to jest czasu, jeśli już żyje. Myślę, że wystarczy pokazania wersji na komodorka. Naprawdę dobra, fajna gra. Jak się tego macie możliwość, to polecam. Przyjemna, dynamiczna, fajnie reaguje ten samochodzik. Nie jest taki nieraz ciężki jak te, które auta typu właśnie bluetoothowe gra, gdzie one wyraźnie tam ciągną do krawędzi, drogi są niedosterowne. Ten jest fajny, sterowny. Myślę, że po odrobinie ćwiczeń możemy spokojnie sobie dużo lepiej poradzić. Dokładnie. A teraz spróbujemy zobaczyć, czy na lepszym komputerze gra będzie lepsza. Dajcie nam więcej bitów, cięcie, lepsza gra. Dobra, jesteśmy na końcu loadingu. Trzymamy kciuki, mam nadzieję, że gra się wczyta, bo używamy całkiem,
typowej metody, czyli z dyskietki. Sukces. Znajomy screen. Mamy przy sobą Amigę, czego Frabi nie powiedział. I spróbujemy zobaczyć, jak działa to w 16 bitach. Jest to gra na zwykłą Amigę 500, konkretnie ogrywana na Amigę 600. Nie są identyczne. No nie wydaje są. Mi się, ta na przykład nie pamięta takiej trasy. Tak, zupełnie chyba inna. Aha, to porównajmy w takim razie to może północno. No, może jest, ciężko powiedzieć. No to zobaczymy, to tak na razie. Na razie no, czy mamy dźwięk? To są. Powinien być, ale... No dużo większe i rozdzielczość też jest spora. Ale dźwięku nie ma. Co, spróbujesz raz? Nie, trochę. Już mamy dźwięk. Dziękujemy naszemu technikowi. I powiem wam, że no, frame rate mnie nie zachwyca w tej grze. No właśnie, daj szybko. Daj maksymalną prędkość. Dobra, zmieniam bieg. Ustawiamy high. Drugi raz się na to nie nabiegł. Dobra, jeszcze jest ten sam problem. Podwójny. Powinno mnie teraz wrócić do tego. Stale rzucać do wody. No nie. W ogóle wydaje mi się, że inaczej się jedzie właśnie po zakrętach, że tu trzeba zmieniać, a na komodorku było... No w zasadzie prosto. Tylko się pasy zmieniało te biegi. Rozpędź się, jesteś na dwójce. O, czyżbyśmy mieli zwiechę gry? Tym razem to nie ja. No i Amiga zaskoczyła nas tutaj, dość mocno. Tak. Czyli na pewno na Amidze gra działa gorzej, przynajmniej w tym konkretnym przypadku. Dobra, dajmy szansę Amidze. Reset już nie zadziała raczej. Zadziała. No dobra, Amiga nie dała. Trzymajmy krzyki, żeby szansę zbyt długiego grania. Dali poczuć emocje z gry. Teraz idziemy po tym zielonym toczu. Teraz od razu się ładnie rozpędź. Nie rozbijaj się, no jest niby ładniej. Tak, wyższa rozdzielczość, większa szczegółowość. Bugi wygląda fajnie. Już wiem, niestety już fajnie nie reaguje, nie wiem dlaczego. No właśnie, bieg. Już wiem, że nie są to kałuże, tylko kłody. Ale ogólnie gra traci, moim zdaniem, to coś. No, nie wiem, czy to kwestia... Chyba brakuje dynamizmu przede wszystkim. No tak, no tamten bugi to naprawdę był płynniutki. Bardzo fajnie reagował. Czy to jest frame rate'u, czy po prostu prędkości? Albo fajne przesadzili z rozdzielczością z tych sprite'ów, nagle się okazało, że nie są w stanie ich zanimować. Teraz trochę to przyspieszyło, ale ciągle to... To nie jest aż tak fajne poczucie. Może też kwestia tego, że ta grafika jest taka bardziej komiksowa teraz, a wcześniej była taka komodorkowa. No ale mimo wszystko. Nie to realistyczne. Nie o to chodzi, ale... Te bugi spokojnie chodzi bardziej o to, że jak tor się przemieszcza. O to tło. O całą tą animację właśnie tego toru. Nie wiem, czy ten algorytm jest niedopracowany, czy on po prostu Liga już nie wyrabia w tym momencie, ale... Nie wiem, czy to też widać po prostu na filmie, bo film już nawet ładnie wyglądać, ale chodzi o tego, że nie ma tego poczucia, tego wow. Nie ma tej responsywności też. Tak. Tu nawet wydaje mi się, że czuć opóźnienie w reakcji. Tam było zero laga. Tak. Naprawdę można było lepiej. Można było naprawdę płynnie sobie pojeździć tym otkiem. Tak. Myślę, że to jest częsty przypadek, że gry, które były dobre w 8 bitach, jak były konwertowane na 16, to nie wiem, czy już traktowano to po macoszemu, bo to już nie dało takiej możliwości. Zależy, co jakby producent chciał osiągnąć. Jeśli producent chciał nabić tylko dodatkową sobie ilość kasiory. A tego tak tu nie było chyba tego przeciwnika, nie tej przeszkody. A gdyby tu było przeszkole w przyszłości? Frabi? Albo tak? Gdyby tu było przedszkole w przyszłości? Frabi? To co? Taj. Albo mur w przyszłości? Co się dzieje? Czemu? Aha, to zabrałem komplet czasu. Tak. To czemu dostałem jakieś psychodeliczny chorągiewek? Nie, no, komplet chorągiewek zabrałeś. Nieważne. No nic, to mówię. Jeśli macie i komodorka, i Amigę, no to zagrajcie tą grę na komodorku. O, patrzcie, eksplozja, zginąłem. No dobra, eksplozja, ale taka też z ziemi wychodząca. Ale to nie o to chodzi. Będzie chodziło o to, że... A, że zginąłeś, no tak. Zginąłem. Mógł też rozbić rzeczywiście. Właśnie na przykład tak... Wyczesać. A to już chyba się nie da rozbić, to sprawdź. Nie. Przy okazji sprawdzania historii gry do odcinka dopiero zobaczyłem, że to jest gra na bardzo wielu platform, więc myślę, że ciekawości sobie sprawdzę na przykład na Spectrumie, jak udało mi się. Myślę, że będzie podobna płynność jak tutaj, jako że Spectrum nie posiada sprite'ów. I wiążę te spore nadzieje z wersją na Atari ST. Może od innym, że Rus, chyba na Atari ST mi się Turiny bardziej podobał, a nie pamiętam. Na Midze? Gera Sisters na Atari ST mi się bardziej podobała niż na Midze. Nie licząc z braku scrollingu, niestety. No właśnie, chciałem właśnie o tym powiedzieć. Ale graficznie i muzycznie była lepsza niż na Midze. Powiadasz, muzyka lepsza na ST niż na Amidze, to coś, co ja muszę z kolei zobaczyć za chwilkę. Tak mi się wydaje przynajmniej, ale to wspomnienia. Mhm. O, inna muzyka też. No nie, no może mamy tu do czynienia z tym samym zjawiskiem, co miejsce, no nie wiem, powiedzmy na Amidze CD32, gdzie w zasadzie zgarniano te gry i pakowano na siłę tylko, żeby CD-ROM mieć. To tutaj pakowano na siłę 16 bitów, żeby więcej sprzedać, nie wiem. To nie było na żadne inne platformy 16-bitowe? Było, no mój Atari ST było. Dlatego trzeba to zaraz porównać, jak wygląda na terenie. No to myślę, że w następnym odcinku.
Dobra. Nie będziemy zamęczać. Poza tym nie wszystkie komputery mam tu przygotowane pod ręką. Niestety u Borga powinna być taka szafa 200 komputerów. Wkładamy dyskietkę, odpalamy. Tak, czyli ale to następnym razem. Komodorek rządzi framerate'em i responsywnością. Jeśli gra Wam się podoba, chcecie więcej, dajcie nam o tym znać, oglądając przede wszystkim, komentując, łapkując i wtedy potestujemy tę grę też na inne platformy, jeśli w ogóle taka forma Wam się podoba i chcecie oglądać porównania. Tyle na dziś, myślę. MX. Krabi. Precyzyjnie.